Ciema. Lecimy dalej z naszym speedrunem, ale na początek popatrzymy sobie na naszego ulubieńca, czyli Skeliza, który zaczął być Irańczykiem. Ok. No i tutaj sobie wygrywa, wygrywa, wygrywa. No tam jedna przegrana wpadła, Ok, spoko. Po czym znowu się dzieją dziwne rzeczy. Przegrał w 9 ruchów. Po czym no, przegrał, powiedzmy, że normalnie w 29, po czym w 106 ruchów, ale to po prostu jego przeciwnik sobie dorobił chyba wszystkie figury, albo ewentualnie Skellis wszystko podwalał, nie chce mi się tego sprawdzać. Po czym znowu 7 ruchów, 4 ruchy akurat wygrał Szewczykiem xD, 1200 ranking <grym> pokonał. Po czym, wygrał w, po czym przegrał w 13, przegrał w 2, przegrał w 4, nie wiem, ten gość jest dziwny. Nieistotne, ale bawi, więc pokazuję wam to. Lecimy dalej, gramy z Jimmy Matim z Nowej Zelandii, no to e3 klasycznie No i lecimy hetmanem Nie graj g6, nikomu nie jest to potrzebne Zagrał g6, kto by się spodziewał No to wybijemy pionka z h7 Żeby wieża musiała odbić i żeby nie mógł zrobić roszady Jak zwykle no to wyprowadzę skoczka Jakbym wyprowadził najpierw tego To zawsze musiałbym liczyć jakieś ruchy Typu d4 A wybić i odbicie hetmanem No to ten hetman już by tu W przyszłości mógł atakować mojego króla Co mi się nie podobało Wyprowadzam drugiego konika Okej okay. D4 jest w opcjach A, Zawsze muszę pamiętać o tym ruchu Bo często zapominam tu, tu, No i nie mam jakichś dobrych obron tego, więc zagram a3 D4 jest dość irytującym ruchem Serio? Zagrałeś to? Nie spodziewałem się Myślałem z założenia, że nie, nie zagra tego Taki dziwny manewr chodzi mi po głowie Bicie tu Chociaż bicie, 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 bicie no, Tylko figury wymieniam, a tak nie mogę i na koniec jeszcze skoczek G4 i grożą mi maty na F2. No dobra, to to dość szybko się odrzuciło. No skoczek D1 wygląda śmiesznie i głupio, ale tak też zagram. I po, biju, po biciu, biciu odbije skoczkiem myślę. Żeby jakikolwiek pola ograniczał ten skoczek. No i zaraz to jakiś goniec b5, ewentualnie jakiś goniec c4, atak na pole f7, skoczek g5, atak na wieżę, atak na pole f7, skoczek g4, logicznie chcę wymieniać figury. No to zasadniczo bardzo niedobrze, <gryw> że przeciwnik ogarnia, że powinien wymieniać figury, bo im mniej, tym mniejsza szansa na jakikolwiek kumbak. No dobra, goniec b5. No to już nic nie poradzę, że chcę to wymienić. Muszę szybko uciec z Którym pionem Skłaniałem się, żeby bić pionem z D? Ale mogę w mieć takiego prostego rozwoju. Ewentualnie mogę jeszcze wsadzić szacha, ale nie wiem, czy chcę. Zdubluję mu piony, ale za to goniec na A6 się rozstrzelaje. No i kolejna wymiana figur będzie. Więc to raczej odpada. Znaczy bicie pionem z F ma sens? Wtedy roszada i po linii F jakikolwiek atak mam No to wybiję pionem z F jednak Święt Się zdecyduję O tego po jakimś goniec G4 po roszadzie W sensie mogę po prostu zrobić roszadę po goniec G4 bo wtedy odbiję wieżą Chociaż tu mam skoczek E5 Atak na gońca, atak na skoczka A jak się goniec wróci To To co? O no, mogę próbować powtarzać ruchy, <grym> to też jest jakiś pomysł no dobra, najpierw zagram to skoczek E5. No i może się wrócić gońcem. Mogę wtedy wybić po prostu i zrobić, i zrobić Roszadę, no ale kolejna wymiana będzie. To nie jest na moją korzyść w żaden sposób. No a tak jak nic nie zrobi. No dobra, jak coś zrobi, na przykład goniec f 5 no to mam bicie, bicie, szach i biorę wieżę. No wrócił się, dobra, muszę grać trochę szybciej, więc wybiję tutaj gońce od razu. Przynajmniej parę końców sobie zostawię. To jest jakikolwiek mój atut. Hetman odbił, zrobię roszadę. Hmm. Tylko zawsze muszę pamiętać o punkcie H2, bo nie mam skoczka na F3, który by bronił pola H2. Nie ten kolorek chciałem, ten. Gdyż zielony jest taki broniący. Więc zawsze po Hetman d muszę uważać na maty. Super, że to zagrałeś. Hmm. No i G3 muszę grać No i tu masz ruch C5 chyba już wtedy mogę się cofnąć jeszcze Wtedy B5 No dobra, zagrał inaczej Na no ST jak Odsunę się gdzieś gońcem No i tak muszę to zrobić To chyba gęs E2 Najbezpieczniej No Defensive Defensive Mode. Te dwie figury w ogóle mi nie grają. Jestem bez dwóch figur praktycznie i bez hetmana. Bonusowo. Długa roszada. To Przez co nie mam jak atakować króla w ogóle. Super. D4. D3. D3 tutaj nie ma jak piona broni zbytnio D4 to E5 Tu Nie no, tragedia Że to po prostu gra poprawnie, nie robi błędów Na razie zbytnio, więc no nie mam żadnej kontry, no wystarczy jak zagra z G7 i zdwoi wieżę i ja już praktycznie mogę się poddać Wtedy jeszcze wieża F2 jakieś no, ale to mi się nie utrzyma w żaden sposób. E5 bardzo dobrze rozwołam moją strukturę pionową. Zagram C3, żeby ją utrzymać. Nic mi to nie da. Zbije zbiję pionem z E, żeby wyprowadzić gońce jakkolwiek. Mówiąc fakt, że może po prostu zagrać gońce H6. No, i Zwracam mój atut, jakże wybitny w postaci parę gońców. Dobra, tu mogę wyjść z tempem. I próbować załapać hetmana. Jest to jakikolwiek pomysł. Dobra, damy szacha. Tu się odsunie, goniec f4. No i tak goniec f4. Tak, Jeszcze myślałem nad czymś takim, ale to by było bardzo głupie Bo wieża może się wrócić na d7 po prostu Czyli tu nie ma żadnych wtrąconych szachów Dobra, to gorsza po jakimś hetman s 6 Nie mogę zagrać w wieży na wolną linię, bo po prostu przeciwnik może to wybić I po odbiciu wybić wieżą Król f2 i nawet może zbić to Po odbiciu ma przewagę wieży i skoczka Więc na razie grzecznie do defensywy będę się cofał bieganiec f3 prawdopodobnie to jest mój kolejny ruch jakąś fortecę tu zrobię na linii f hetman b3 wieża f2 tyle o ile się to jeszcze trzyma what is this move uff <grym> Kolejny ziom mi pomaga I w końcu popełnił błąd, ale dopiero w 21 ruchu Więc to już stresik był No i tu kolejny błąd, podwalił figurę Chciałem Am... jeszcze postrzałkować i tak przez przypadek Dobra, zacząłem się obawiać jakichś matów Dlatego tak zamilkłem Gdzie tym królem mam iść? To tu. No, potem mam koniec G2 po prostu, a potem mam G4 i koniec broni wtedy. Mm. No, po tym szach mi się nie podoba raczej. I to powinno się zgadzać Wait tu 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 O skubaniec I tu wtedy No dobra coś takiego będę próbował Chyba że tędy uciekać Może to jest prostsze Wait bo czasu Za dużo tracę chwilowo Względnie bezpieczny będę tu chyba Na F3 Nie przekonuje mnie to w ogóle a po tym potem mam jeszcze H4, dobra, H4 mi trzyma wszystko idealnie. Król H1 dobra, cofka gońca. I tu mi się wszystko trzyma. I przewaga figury. No to teraz tylko realizacja tej przewagi została. Chociaż nie mam za dużo pionków, bo ten mi jeszcze poleci z B2. No, ale myślę, że wystarczająco. Mam Co więcej, po jakimś biciu, jak trafię na linię B, no to mam szacha na B7 w opcjach. Możliwe, że doliczył do tego momentu i nie widział po prostu go G2, bo jeszcze G4 mnie bronią i H4 też. Znowu zapomniałem o ruchu H4. No, ale okej, okay, tak też może być. Wieża b1, jak najbardziej Zawsze jak sobie zabunkrujecie króla, to pamiętajcie o słabej pierwszej linii Więc jakieś szybkie wymianki i wypad wieży nie zawsze jest w opcjach z powodu słabej pierwszej linii Bo wtedy trzeba by było, by było zasłonić się gońcem, no i tracimy figurę wtedy a po co nam to? Dobra, atakujemy piona z B7, więc prawdopodobnie jakieś C6. Uuu, C6 nawet nie może zagrać. Śmiesznie. Bo mogę wybić gońcem po odbiciu szach wieżą, gdyż goniec broni. Kró się odsuwa, szach po siódmej linii, kru się odsuwa i biorę wieżę. Bo kominiaturka. Więc jeszcze ma prawdopodobnie jakieś B5 albo B6. B5. Tu się zastanawiam nad ruchem a4 Tylko nie wiem czy Ciutkę za mało pionków wtedy nie będę miał Jak go zaatakuje to się odsunie i w ogóle zaatakuje mi piona mi się nie podoba zbytnio, a4 bicie tu Z tymi dwoma pionami zostanę To nie <grystanie> za mało Wieża c1 tu, 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 tu nie wiem tak, ale nie do końca. A4 wydaje mi się logicznym ruchem. No mam tą przewagę figury, ale mam za mało pionów. I to nie będzie takie proste. Robe B4, target na piona. I dlatego zagrałem A4, że bo po wybiciu te piony stoją bez sensu. Jest słaba struktura pionowa. No, a jakbym mu zostawił taką strukturę, no to miałbym problem z zatrzymaniem tego, tej falangi. Okej, okay, mam jakieś gwiazd dead was z atakiem na piona, ale wtedy tu wieża na wolną linię wiedzie. Więc niedobrze. Hmm. Mam h4 w opcjach po prostu. No to na, na dobry początek h4 zagram, żeby nie mógł grać g5. No. Teraz też nie mógł, ale po prostu mam bliżej piona. Bliżej przemiany mam piona. Tak to miało brzmieć. No i znowu, jak wybiję tego, co dostanę, G5. A nie mogę pionków tracić. Dobra, na razie cofka. Trzeba wymyślić plan gry. Po prostu króla muszę podsunąć gdzieś. Dobra, odsunę gońca, żeby król mógł się podsunąć na G2. Prawdopodobnie wieża E7 może pójść. Dobra, to tam już jakieś maty będę starał się dać. Wieża E1, mat w dwóch grozi. Hmm, obronił się. Dobra, podsuwam króla. A mogę wymienić te wieże? To by było najprostsze, ale no dalej mogę to zrobić No to tu wybiję po prostu, no i grożę Wymianą wież, pion z g6 poleci i mam autostradę do przemiany I tu już się wszystko zgadza Albo i nie <grym> To zagram wieżę c1, żeby dać szacha Z powrotem sadzić gońca na tą silną placówkę Może zagrać c5 Albo tu? Nie, tu nie możesz. Lul. No, fajnie by było. to tam sadzić. Tu, tu, tu. I mat nieuchronny. Okej, okay, let's go. Udało się 41 ruchów pokonać. Matiego, ale Mati dobry był. Skubaniec. Ale wystarcza zrobić jeden poważny błąd ze mną, i już się przygrywa. No, niestety. Ale kolejna długa partia, checkmate, my friend. Przebi przebito barierę 800. Punktów jesteście dumni, widzowie. 833, na no coraz ciężej. Dobra, jeszcze sobie zagramy. I trzeba licznik zmienić oczywiście. 33 zwycięstwa The best chess player, a się mnie boi, śmiesznie No to ciekawa będzie ta partia Na pierwszy ruch stracił 36 sekund Mam nadzieję, że to nie będzie ten sam Podobny gościu do tego Skeliza I każdy ruch nie będzie robił Nie będzie robił w przedziale czasowym Takim samym, czyli 30-40 Jeśli w ogóle będzie grał ruchy jakieś Wow, zagrał, mm, sukces. No to hetman h4, targetujemy aż trzy pionki. Dobra, check. O nie, zapomniałem mieć gońca na c na C5, żeby dać szewczyka. Co ja teraz zrobię, nie mam hetmana. Straszne rzeczy. Mm, no to b6, wyprowadzimy sobie gońca. O nie, zaczął już grać normalnie Jeśli chodzi o szybkość uderzenia Bierze e1, może, może szykować d5 Żeby otworzyć pozycję i wtedy mój król jest osaczony Mogę zagrać d6 Po to, żeby jak któryś pion się przesunie, to przesunąć drugiego, że tak powiem czy mam coś mądrzejszego? Chwilowo średnio. D6 Formacja jeża. Ok, skoczek wyprowadzony. My też sobie wyprowadzimy skoczka. Ne? Co on tu robi? Oprócz tego, że nic. śmieszna pozycja No tu próbujemy przycisnąć na czas, bo jednak ranking już dość spory Ja i tak tylko mówię, że spróbujemy wycisnąć na czas bo i tak gram wolno żeby omawiać ruchy, żeby myśleć, żeby nie podwalić Podw Podwalasz hetmana w trzecim ruchu C4, no atakuje mnie ziomek Błonna sprawa mm. I nie mam absolutnie żadnej kąty. Tu, tu. tu. No, mam przegraną pozycję, oczywiście. Bez Hatmana teoretycznie nie da się grać, ale. No, staramy się. No, ruchy nie są zbyt mądre w wykonaniu mojego drogiego przeciwnika. Gając e7, kolejna figurka wyprowadzana No i... Takie coś działa? Myślałem o D5, skoczek e5, bicie, bicie i skoczek, G, no, skoczek g5 ja Chyba tak nie mógł Dlatego, że później właśnie wisiał mu goniec i teraz go odsunął, więc w sumie nie wiem czy się bać czy nie mm. Osłabię sobie białe pola wtedy to też źle. Super. Długa roszada. Gdzieś muszę tego króla schować. No i teraz powinien na mnie jechać i przypał. 11 ruchów przetrwałem. To nie jest najgorzej. A już przeciwnik stracił ponad 3 minuty. Więc statystycznie są nadzieje, żebym miał jakikolwiek plan gry w tej pozycji. Ale tu nic nie ma. <gry> nic nie mogę zagrać. No on się może przesuwać po wolutku. I teraz mogę to H6 zagrać Bo już te białe pola aż tak mnie nie interesują jak nie ma tu króla Dobra H6 <laughs> Śmieszne eee, nie, wymi nie wymieniamy figur więc biję pioneczkiem hm. xd Ale primowa gość się zarąbał Goniec E3 Goniec F6 taki ruch mi się nasuwa Żeby mieć zawsze w opcjach ucieczkę tym skoczkiem z jakiegoś powodu. albo F5 agresywnie, czy ja mogę być agresywny w takiej pozycji? Ja nie mogę. No mogę, ale nie chcę chyba. No sobie najpierw przygotuję wszystko, wieża po co tu? Nie wiem. Musiałem się zdwoić na tej linii, ale to nie ma większego sensu na ten moment, raczej Abra. dobra <laughs> Nie dobra, po tym jest to Po odczynięciu wisi mi 5 e6 To tak nie mogę No to trochę ruchów nie mam b 8 Plan Wieża f8, wieża e8 Proszę nie wiem które z tych dwóch ruchów Tu Trochę strzał, szczerze mówiąc, nie mam poparcia w tym ruchu w jakimś planie konkretnym, ale przynajmniej mam miejsce dla skoczka na d8, po coś, no i 5 zaraz ruszy, super, już się cieszę, nie mogę się go doczekać, no to daję z tego samego powodu, nie mogę zagrać. Dobra, zagram tego więc F6 Już mam mniej czasu, więc Niedobrze No B4 zagram i co wtedy? Nie, yeah. Dobrze, że przemyślałem to Co wtedy? Myślałem o E5 Tu, 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 tu I wtedy musi się odsunąć Tu jeszcze może się odsunąć i drugi skoczek wtedy wchodzi. I tędy mogę też atakować. Dobra, to ma chyba sens jakiś E5. Tu tu. Mistnąłem skoczek B5. O, ale zły. No nie. Kurcze. No dobra, muszę tak zagrać. Skoczek B5 i mi atakuje i tu i tu. I potem w ogóle wchodzi na C6. Wow. He? Co to jest? A6 albo z, z grubsza rzeczy mówiąc ten skoczek tu nic nie robi i on nie musi go bić. Eee, yeah. Nice. A6, żeby ten skoczek mi tu nie wjechał w przyszłości. Po drugie pion mi wisiał. Dobra i tu myślałem nad jakimiś wybitkami i skoczek, żeby wszedł do gry. Tu mi pion wisi, więc może najpierw B5, wtedy w ogóle może to wybić. Albo no nie może. Kurcze eee. tu, tu, tu Tu Tu, Nie A tam mam jeszcze wtedy Ale styl, to nie jest dobrze Tu, tu Nie, tu, tu Tu Nie wiem czy to utrzymam, kurcze Tu, tu i on to może po prostu wybić Ale wtedy mam skoczek C5 Jak wtrąci tu to mam chyba problem Bo ten skoczek spełnia ważną rolę Obrońcy pola C6 Żeby tu headman nie wjechał Okej, okay, chciałem wybić to. Teraz bicie, bicie, bicie. Nie widziałem w ogóle tego. Yy, przy okazji. A ja wtedy jeszcze odbijam skoczka. O, tego nie chciałem zobaczyć. Ale zobaczyłem. Oj. Może to muszę zbić. Żeby skoczek mi nie wjechał na B5, Wait, tu, 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 tu. No nie ma szans, że zagram d 8 To już będzie tragedia totalna. Ogólnie jest bicie, bicie tu, tu i prawdopodobnie nie, ma ob nie mam obrony przed tym. Uh. Tu, tu. tu. Tu nie mam innych opcji, muszę to wybić Tu, tu Tedy ten będę próbował uciec, ale tu nie masz racji bytu Co? Ja O wow Dostaję mata Przynajmniej zostałem pokonany w stylu Skubaniec No nie mam nic Zbicie tu jak pójdę tu to dostaję mata tu Jak pójdę tu to dostaję mata tu Jak pójdę tu to dostaję mata w dwóch I jak pójdę tu to dostaję mata Również w dwóch ruchach. No, dobry był przeciwnik. Tyle mogę rzec. No, gdzie najprędzej nie znajdzie Mata? Nie, no. Tu, tu i zagram na A8. W ogóle tu jest mat w jednym. drogą. Brawo. Bardzo ładna partia ze strony przeciwnika. Hmm. Można wczoraj. Czy, czy był to genialny ruch z jego strony? To wybicie wierzą. Bo ja go nie widziałem, szczerze mówiąc. Nie ma genialnego. Jednak jest słabym zawodnikiem. <grym> nie no. Kozak zagrał. Skubaniec. Więc trzeba zmienić licznik na dwie porażki już. Ajaj, jednak. No nie. Już widzę, ile mu dodało punktów rankingowych. Weźmy od razu na jego. No nie, to jest trzecia jego partia. To jest nowe konto. przegrał z jakimś gościem. 900. Więc może grać tak na poziomie 950, coś w tym stylu. No ale najgorzej, jak się trafia na nowe konta, a nie że to jest stały zawodnik z rankingu 800. Dobra, koniec narzekania. Dwie porażki, 33 zwycięstwa. Dzięki bardzo za oglądanie. Jak wam się podobało to łapka w górę. Bardzo mnie, mnie to cieszy i rozwijamy kanał. Więc dziękuję wam bardzo. Subskrypcja z dzwoneczkiem. No i sekcja komentarzy jest dla was. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye.